A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. Księga Rodzaju. Witajcie na moim paranormalnym kanale. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o jednej z wielu mrocznych i niepokojących stron Watykanu. Osoby, które interesują się teoriami spiskowymi, pewnie wiedzą, że w Watykanie mają miejsce naprawdę dziwne rzeczy i pełno w nim sekretów. Na przykład Biblioteka Watykańska ma podobno skrywać różne kontrowersyjne, a nawet zakazane teksty. Również przedziwne posągi i konstrukcje, które zdobią stolicę papieską, do dziś wzbudzają w wielu ludziach niepokój, a pasjonaci przeróżnych teorii próbują doszukać się w nich głębszego znaczenia. Jednak chyba najwięcej niepokoju wzbudza papieska sala audiencyjna, potocznie zwana salą wężową. Zanim opowiem Wam o niej więcej i o przerażających teoriach z nią związanych, chciałam powiedzieć, bo być może nie wszyscy o tym wiedzą, napisałam książkę, która już jest w sprzedaży. Jej tytuł to Witchy Mama – Magiczne Macierzyństwo. Jest to książka o magii i magicznym aspekcie przygotowań do ciąży, w jaki sposób przejść przez cały okres ciąży w duchowy, magiczny sposób. Znajdziecie w niej również wiele przepisów, porad i innych interesujących treści. Link do jej zakupu zostawiam Wam w opisie. Mam nadzieję, że zrobicie mi tą przyjemność i ją przeczytacie. Tymczasem, czemu papieska sala audiencyjna imienia Pawła VI wzbudza tyle niepokoju i czemu narosło wokół niej tyle teorii spiskowych? Jeżeli mnie słuchacie, a nie oglądacie, to spójrzcie proszę na ekrany. Oto budynek sali konferencyjnej z zewnątrz. Co Wam on przypomina? Porządnie się zastanówcie, chociaż wydaje mi się, że nie będziecie się nad tym głowić zbyt długo. Teraz widzicie zdjęcie wnętrza sali. Czy z czymś się Wam kojarzy? Zdecydowanej większości ludzi budynek, zarówno jego wnętrze oraz zewnętrzna konstrukcja, kojarzą się, słuchajcie, z głową węża. No i musicie przyznać, że coś w tym jest. Z zewnątrz widać okna, które są umieszczone w takich miejscach, że przypominają oczy. Na zdjęciach przedstawiających środek sali jest to jeszcze mocniej uwidocznione, a po bokach zaś kafelki przypominają łuski węża. Nawet dach sali audiencyjnej Pawła VI ma taki lekko wypukły kształt w pewnym momencie, który do złudzenia przypomina budowę anatomiczną głowy węży, a dachówki przypominają łuski. W środku zaś konstrukcja sali wygląda jak wąż z rozdziawioną paszczą i kłami jadowymi. Ale to nie koniec, ponieważ na scenie tej sali, z której przemawia papież, znajduje się gigantyczna, ważąca około 80 ton rzeźba z brązu, przedstawiająca Jezusa wyrastającego z krateru nuklearnego. Musicie przyznać, że no nie ma nic dziwnego w tym, że wzbudza ona tyle kontrowersji. Sala audiencyjna została wybudowana w 1971 roku, oczywiście w papieskiej stolicy, czyli w Watykanie. Została ona wybudowana po to, aby papież mógł tam po prostu przemawiać publicznie lub przeprowadzać ceremonie czy nabożeństwa dla dużej grupy ludzi, ponieważ sala jest w stanie pomieścić ponad 6 tysięcy osób. Sala audiencyjna została nazwana na cześć papieża Pawła VI, który pełnił funkcję od 1963 roku aż do 1978, którego tak swoją drogą, to taka ciekawostka, po jego śmierci niektórzy bardziej kąśliwi zaczęli nazywać gnijącym papieżem, ponieważ już w trakcie pogrzebu ze względu na wysokie temperatury jego ciało zaczęło gnić i wydzielać nieprzyjemny dla otoczenia zapach. A wracając do tematu. Tak jak wspominałam, wielu teoretyków spiskowych uważa, że sala ta jest bardzo podobna do głowy węża, zarówno z zewnątrz, jak i od środka. Rzekomo ma być to celowe, żeby przemawiający ze sceny papież miał wyglądać tak, jakby przemawiał wprost z paszczy gada. Oczywiście nie można wykluczyć, że to po prostu pareidolia, czyli dopatrywanie się
przez ludzi konkretnych kształtów w przypadkowych rzeczach. To się często zdarza w przypadku doszukiwań się duchów na zdjęciach, kiedy to w jakichś smugach, zabrudzeniach ludzie widzą ludzkie twarze. Swego czasu bardzo popularne było dopatrywanie się w architekturze różnych polskich kościołów kształtów kur. Serio, no to taka zabawna anegdotka, ale nawet jeśli mają tutaj w grę wchodzić zwykłe ludzkie skojarzenia i po prostu praca mózgu, to pomysłodawca sali, słynny architekt Pier Luigi Nervi, no też musiał to widzieć. Tak samo osoby zatwierdzające jego projekty, budowlańcy i cała masa innych ludzi, którzy brali w tym udział, na papieżach, którzy tam występowali, którzy tam głosili Słowo Boże. Kończąc, oni wszyscy powinni to zauważyć. Poza tym, słuchajcie, papieska sala audiencyjna wzbudza zainteresowanie wśród ludzi od dziesięcioleci, dosłownie od kiedy została zbudowana i serio nikt z głów kościoła nie wpadł na te teorie, nie wpadł na te zdjęcia i te porównania. Ostatnio rozmawiałam z moją koleżanką i ona powiedziała do mnie: Natalia, słuchaj, a co jak tak naprawdę cały kościół nie służy temu dobremu Bogu, a czemuś złemu? Przecież to byłaby konspiracja idealna. I zaczęłyśmy sobie wtedy, wiecie, rozkminiać różne rzeczy. Tyle rzeczy jest niby poukrywanych, a tak naprawdę jest na naszych oczach, ale człowiek nie chce tego po prostu przyjąć i naprawdę dostrzec. Oczywiście przypominam Wam, że temat, który dzisiaj poruszamy, to tylko i aż teorie spiskowe, a nie we wszystko, o czym opowiadam, wierzę. No to jednak naprawdę niektóre rzeczy bardzo trudno uznać za przypadek. Dlaczego jednak sala przypomina swoim kształtem głowę węża? Tutaj teoretycy spiskowi są zdania, że dlatego, że wąż jest symbolem szatana. Oczywiście szatan w Biblii rzeczywiście przybiera kształt węża, co sprawia, że wielu teoretyków jest po prostu zdania, że Watykan tak naprawdę służy szatanowi. Jednak wąż ma o wiele szersze znaczenie, wcale nie negatywne. Wąż to symbol energii psychicznej oraz duchowej transformacji. Jest to jeden z ważniejszych symboli okultystycznych i alchemicznych, a faktem jest, że Kościół i z jednym, i z drugim miał wiele wspólnego i często ta praktyka magiczna, alchemia, po prostu się z Kościołem zazębiała. Wcale bym się nie zdziwiła, gdyby gdzieś tam wciąż odprawiane były jakieś rytuały, no niekoniecznie celem oddawania czci szatanowi, ale po prostu na przykład wzmacniające pozycję Kościoła czy coś takiego. To oczywiście takie luźne przemyślenia. Moim zdaniem błędem jest identyfikowanie węża tylko i wyłącznie z szatanem. Teorie spiskowe głoszą również, że sala ta została wybudowana, aby skrycie złożyć cześć tym, którzy naprawdę rządzą naszym światem, czyli reptylianom. Wbrew pozorom, tego typu teorie mają bardzo dużo zwolenników. Szczególnie, że niektórzy politycy w wywiadach mówią, że naszą planetę odwiedzały już istoty pozaziemskie. Co jeszcze bardziej podsyca teorie spiskowe o wpływie reptylian na naszą cywilizację. Ale przyjrzyjmy się tej rzeźbie, bo ona też tutaj odgrywa ważną rolę w tych wszystkich teoriach spiskowych. Stworzył ją Pericle Fazzini w okolicach 1977 roku. Rzeźba spotkała się z dość dużą krytyką. Wiele osób uznaje ją za po prostu wprost demoniczną i za nijak nawiązującą do ponownego przyjścia Chrystusa. Sam artysta odnosi się do swojej rzeźby w ten sposób, cytuję: miałem wyobrażenie o Chrystusie, jakby wznosił się znowu z eksplozji tego wielkiego gaju oliwnego, spokojnego miejsca jego ostatnich modlitw. Chrystus wynurza się z tego krateru rozerwanego przez bombę nuklearną. Potworna eksplozja, wir przemocy i energii. I rzeczywiście, przyglądając się rzeźbie bliżej, można odczuwać niepokój. Nie jest ona nawet w małym stopniu taka, wiecie, przyjemna, przyjacielska, kojarząca się z dobrocią i miłością, a po prostu wielu ludzi przeraża.
tym bardziej niepokojące są włosy Jezusa, które według teoretyków spiskowych układają się w taki sposób, że przypominają właśnie głowę węża od boku, co znowu napędza teorię o kulcie szatana w kościele. Również ten wyrzeźbiony krater wokół niego wielu osobom kojarzy się z płomieniami lub z czyśćcem wypełnionym czaszkami. Co po niektórzy teoretycy spiskowi są zdania, że sam Jezus swoim kształtem przypomina głowę kozła, Bafometa, i właśnie to w swojej rzeźbie chciał naprawdę zawrzeć artysta. Trudno powiedzieć, jak jest naprawdę. Faktem jest, że rzeźba ta powstała w czasach, w których we Włoszech no nie działo się najlepiej. Trwał konflikt pomiędzy NATO a ZSRR, trwała też zimna wojna. To z pewnością odbiło się na twórczości Fazziniego, czego on sam nie ukrywa, no bo wystarczy przeczytać sobie jego wypowiedzi. No cóż, moim zdaniem bardzo to wszystko dziwne. Staram się oczywiście zachować zdrowy rozsądek, jak w przypadku każdej innej teorii spiskowej, jednak nie da się ukryć, że Kościół skrywa no pełno mniej i bardziej kontrowersyjnych tajemnic. Dajcie znać, co Wy o tym wszystkim sądzicie. Jestem bardzo ciekawa Waszej perspektywy i Waszego zdania. Jeżeli film się Wam podobał, zostawcie kciuka do góry i pamiętajcie o subskrypcji kanału, komentarzach. To bardzo pomaga w rozwoju mojej twórczości. Do zobaczenia już niedługo.